Witam Państwa na spotkaniu na temat książki, spotkaniu autorskim z panem doktorem Mirosławem Surdejem z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Rzeszowie. A książka, o której będziemy rozmawiali, to książka Trzy konspiracje, historia Aleksandra Rusina, pseudonim Rusal. Bardzo proszę, książka jest już dostępna na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, a także w stacjonarnych księgarniach, które również można znaleźć na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, historia człowieka zawarta tam na kilkuset stronach, ale nie ma pan takiego stosunku jak niektórzy historycy do swoich bohaterów, że takie pokaźne dzieło nam tworzą na kilkaset stron. To się bardzo zgrabnie i dobrze czyta. Ta cała historia jest bardzo w sposób taki przejrzysty, czytelny napisana. Nie męczy pan, tak to określił, czytelnika, jakkolwiek to można zrozumieć, ale zawsze mnie interesuje. Jeżeli ktoś siada, pochyla się nad jakimś tematem, nad jakimś bohaterem, to w jakiś sposób musiał na niego wpaść i w jakiś sposób ten bohater musiał zainspirować, żeby mu sporo czasu poświęcić, bo to ile właśnie pan pracował nad książką? Może od tego zacznijmy. Może na początek witam pana redaktora, witam też państwa. Ile pracowałem nad książką? Tak naprawdę nad książką pracowałem około 2 lat, z tym, że w rzeczywistości pisanie jej zacząłem dość dawno, bo jeszcze w 2009 roku, po czym trafiła do szuflady w formie maszynopisu na około 80 stron, przeleżała sobie jakiś czas i do niej powróciłem. Także ja tą książkę traktuję troszeczkę jako nie tyle nową, niezależną książkę, co raczej kontynuację mojej pierwszej książki, a pierwsza książka poświęcona była postaci z powiatu mieleckiego, Wojciechowi Lisowi. Tamtą książkę wydałem w 2009 roku i była to w mojej takiej wizji, wyobrażeniu, taka publikacja, która miała być monografią oddziału partyzanckiego. W tym czasie takich monografii jeszcze nie było na rynku w ogóle. Były monografie jakichś okręgów, struktur szerszych, natomiast nie było monografii oddziału, bo to tak troszkę taki eksperyment sobie postanowiłem zrobić. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy da się opracować bardzo szczegółowo monografię jednego niewielkiego oddziału partyzanckiego? I wydaje mi się, że podołałem temu zadaniu w tamtej książce. I przy okazji pracy nad tamtą książką, przy okazji kwerendy, wiele informacji znalazłem na temat właśnie drugiego oddziału partyzanckiego z powiatu mieleckiego, jakim był oddział Rusina. I tutaj jest ten powód, dlaczego ta książka powstała. Otóż, jeżeli tak troszkę upraszczając, można sprowadzić konspirację niepodległościową w tym regionie, którym się zajmuję, czyli powiat mielecki województwa podkarpackiego dzisiejszego, tą historię konspiracji zbrojnej właśnie można sprowadzić do historii tych dwóch oddziałów. Były to oddziały niezależne, właściwie nieafiliowane przez większość czasu. I kiedy opisałem oddział Wojciecha Lisa, to chciałem domknąć ten temat. I dlatego postanowiłem dokończyć książkę o Aleksandrze Rusinie. To jest ten powód taki, nazwijmy go, naukowy czy badawczy. Natomiast drugim powodem, dla którego zabrałem się za tę książkę, to powód osobisty, nazwijmy to. Owszem, jak pan zapytał, jak wpadłem na tę postać. Na tę postać wpadłem w bardzo młodym wieku. Tutaj taką może anegdotkę ze swojego życia przytoczę. Ponieważ mieszkałem i wychowywałem się w takiej miejscowości położonej bardzo blisko domu rodzinnego pana Aleksandra Rusina i w wieku, może nie wiem, 10 lat, po raz pierwszy pana Rusina zobaczyłem. Mój dziadek wtedy, pamiętam, zabrał mnie na przejażdżkę motocyklem. Właśnie pojechaliśmy na podwórko tam do pana Rusina, rozmawiali starsi o czymś tam. I wtedy było takie moje pierwsze zetknięcie z historią prawdziwą, prawda? Bo jako młody człowiek interesowałem się już historią, miałem jakąś tam wiedzę, ale taką wiedzę oczywiście zdobywaną z mediów ówczesnych. I pamiętam ten fragment rozmowy, to mi to utkwiło w głowie, kiedy mój dziadek nagle powiedział do pana Aleksandra, po imieniu do niego się zwracał, Olek, i zapytał go, ty pamiętasz, Olek, jak myśmy przez lornetki, leżąc tam na wzgórzu, oglądali te ruskie czołgi, prawda?
A ja wiedziałem wtedy, że mój dziadek wrócił w październiku 1945 roku do Polski z obozu tak zwanego DP, przesiedleńców, bo był pracownikiem przymusowym III Rzeszy. I wtedy mi ta pierwsza iskra zadałem sobie pytanie, coś tu nie gra, no po co oni w październiku 1945 roku oglądali przez lornetki te czołgi rosyjskie, przecież to sojusznik, prawda, z czterech pancernych psa i te sprawy, człowiek był wychowany na takich... I to był ten taki pierwsza iskra, że coś w tej historii nie gra, którą jesteśmy uczeni. I ta iskra zaowocowała tak naprawdę w dłuższej perspektywie tym, że dzisiaj jestem historykiem, że tym się zajmuję, więc mogę powiedzieć, że pan Rusin jeszcze nie wiedział, że właśnie spotkał swojego biografa, powiedzmy, przyszłego. I potem wielokrotnie pana Aleksandra Rusina widywałem i zawsze imponowała mi jego postawa, ta postać właśnie, ona był taki, powiedzmy, wyróżniał się na tle innych mieszkańców okolicy. Widywałem go często, jak jeździł na różne uroczystości, w mundurze, ze sztandarem zwiniętym, zawsze z oznaczeniami. No, był takim jakby obrazem wyrwanym z rzeczywistości, zupełnie nie pasował do tej całej, do świata, którego znałem, prawda? Ale też jego postawa, jego wzrok, jego wyraz twarzy, to wszystko dla mnie, jako młodego wtedy człowieka, no, oddziaływało, chociaż jego osobiście nie znałem tak dobrze, żeby go znać osobiście. I po latach, kiedy już zostałem historykiem, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, a wiedziałem, że pan Rusin jeszcze żyje, że dobrze byłoby po prostu pojechać tam już jako historyk, przepytać go, żeby mi opowiedział całą swoją historię. I tak też zrobiłem i w 2006 roku odbyłem z panem Rusinem taką długą rozmowę, ponad 3-godzinną rozmowę. No to pan Rusin miał wtedy 93 lata, więc to jest dość męcząca rozmowa była dla niego, no ale... Ale długo opowiadał o całym swoim życiu i z tej rozmowy oraz kilku innych relacji tak naprawdę powstał zarys tej książki. Ta rozmowa, te relacje, które uzyskałem także od innych świadków, plus archiwa aparatu represji, umożliwiły mi, stworzył tą bazę źródłową do tej publikacji i właściwie... Starałem się weryfikować te jego opowieści w oparciu o dokumenty, o te archiwa. To, co rozumiem, trzonem do całej książki, główną inspiracją była rozmowa z samym bohaterem. Tak jest, tak. Właśnie to jest coś, co warto wspomnieć, że pan Aleksander Rusin był najdłużej żyjącym dowódcą oddziału partyzanckiego na Rzeszowszczyźnie. Wielu żołnierzy żyło, owszem, Armii Krajowej i tak dalej, ale z dowództwa, z dowództwem, może to słowo dowódców, właściwie oficerów, już nie. Drugą rzeczą, która jest warta wspomnienia o tej postaci, jest to, że ten człowiek, jakby nie patrzeć, od września 1939 roku, od czasu, kiedy wyruszył na wojnę, ukrywał się, działał w konspiracji praktycznie do 1956, więc praktycznie 17 lat. Zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze, panie doktorze, od takich rzeczy bym chciał wyjść, bo my trochę przykładamy współczesne miary do oceny tego okresu, co jest normalne i co jest naturalne u nie badacza, nie historyka. Historyk też musi odrzucić, podejrzewam, siadając przy takiej pracy czy jakiejkolwiek innej, swoje prywatne przekonania, swoje subiektywne oceny i starać się możliwie bezstronnie bohatera, osobę, czas, miejsce opisać. Ale jest jeszcze jedna taka istotna rzecz, która dotyczy w ogóle tego okresu głównie powojennego, chociaż zaraz przejdziemy do tego, co bohater robił wcześniej, skąd się wywodził i z kim był. Ale jeszcze jest taka historia, która wiąże się z tym rejonem w okresie po 1945 roku, po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. To znaczy i Białostoczyzna, i Lubelszczyzna, i Rzeszowszczyzna, no tam walka nie ustawała. Ostatnio zresztą nagrywałem taką relację pani Filomeny Leszczyńskiej, którego stryja opisali pan profesor Grabowski, pani Engelkin w książce Dalej jest noc, po tej całej sprawie, ale abstrahując od tego, pani Filomena powiedziała mi taką rzecz. Tutaj wojna, proszę pana, nie skończyła się w 1945 roku. Tutaj wojna trwała długo jeszcze w latach 50. Tu działy się straszne rzeczy. Równie straszne rzeczy, jak się podróżuje po linii tej południowej,
obecnie przegranicznej, czyli po tak zwanym Podkarpaciu. Nie lubię tego określenia, ono ma bardziej charakter administracyjny niż określający rzeczywiście czy historię, czy geografię tego rejonu, ale przypomnijmy, że przed wojną to była część, i właśnie tutaj zaraz pojawią się spory, Galicji czy Małopolski południowo-wschodniej? Województwa lwowskiego, tak. Oczywiście Małopolski wschodniej, naturalnie, natomiast ciekawostka taka, że właśnie dom rodzinny Aleksandra Rusina znajdował się dosłownie, praktycznie przy granicy województwa krakowskiego i województwa lwowskiego ówczesnego. Nawet w tej rozmowie, o której mówiłem, pan Rusin wspominał wtedy, że jeszcze jest w stanie wskazać w lesie słupek graniczny, który dzielił te województwa, do dnia dzisiejszego stał, właśnie dzielący województwo lwowskie i województwo krakowskie, a to był rok 2006, przypominam, więc taka ciekawostka. Owszem, po wojnie te walki były bardzo intensywne i nawet taka, jak to w jednej publikacji ujęto, trwała wojna po wojnie w Polsce. Niektórzy nazywają to powstaniem, inni jakimś tam po prostu podziemiem antykomunistycznym, jak zwał, tak zwał. Ten pas, o którym pan wspomniał, pas wschodni, faktycznie tam to natężenie było bardzo duże. Rzeszowszczyzna, Białostoczyzna, Lubelszczyzna. Ale odnośnie Rzeszowszczyzny o tyle też warto wspomnieć, że tam bardzo silna była Armia Krajowa w czasie okupacji niemieckiej. Sam podokręg rzeszowski w 1944 roku, tak już w akcji Burza, liczył nawet do 40 tysięcy zaprzysiężonych. To była bardzo duża liczba, zważywszy przecież, że w całej Polsce było około 350 tysięcy zaprzysiężonych. Więc... A dlaczego ten rejon był tak nasycony konspiracją, podziemiem? Tutaj jest trudno na to pytanie mi odpowiedzieć. Ślązacy by pozazdrościli, na Pomorzu również. Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat ten rejon był tak nasycony. Myślę, że po prostu raz, że było tam duży procent ludności polskiej, właściwie 100% ludności polskiej, nie licząc tam wschodnich fragmentów tego obszaru, gdzie mieszkali Ukraińcy, czy też na południu, Bieszczady i tak dalej. No myślę, że to odgrywało istotną rolę, prawda? Okręg krakowski generalnie był silny. Tam, gdzie ludność polska przeważała, tam te struktury były wybitnie mocne. No, tam, gdzie tereny były włączone do Rzeszy, czy też mniejszości były dość bardziej wyraźnie, no ta konspiracja miała problemy z rozwojem. Także ten pas właśnie centralnej Polski, pas, to co nazywam, to co było przez Niemców określone jako generalne gubernatorstwo, no to tam ta konspiracja polska kwitła. No to jest zrozumiałe, prawda? Natomiast jak to się ma do Aleksandra Rusina, do tej historii, prawda? No, myślę, dlaczego dla tych ludzi, dla tego pokolenia ta wojna nie kończy się oficjalnie, tak jak się uczyliśmy przez wiele lat w podręcznikach, jak się oficjalnie mówi, jak patrzy też na to część historyków, politologów Zachodu. No, mieliśmy konferencję w Teheranie, potem w Jałcie, ten ostateczny podział Poczdam, który to przypieczętowuje. No i proszę, jacyś ludzie nie wychodzą z lasu. Nie wychodzą budować tak zwanej nowej Polski. Na Białostoczyźnie to się mówi, że to się wszystko działo za drugiego Sowieta. No tak, znaczy ja już może tak dalece przyjąłem pewien punkt widzenia, czy też badałem te tematy, że w ogóle pytanie, dlaczego mieliby wyjść, to jest już mnie zastanawia. No, po wkroczeniu Sowietów nastąpił zwyczajny atak na polskie państwo podziemne, nazwijmy to, ale to było na struktury polskiego państwa. Kiedyś profesor Strzembosz, Adam Strzembosz, prawnik, w jednym ze swoich artykułów wprost opisał, że w 1944 roku nastąpiła kolejna agresja na Polskę, prawda, sowiecka agresja. To, co niektórzy nazywają do dnia dzisiejszego, nie wiem dlaczego, wyzwoleniem, zostało nazwane agresją w prostej formie, ponieważ sowieckie organa, aparat bezpieczeństwa zaatakował wprost Armię Krajową, delegaturę rządu, struktury polskiej administracji, które funkcjonowały w kraju, na naszym terenie, więc było to zupełnie bezpodstawny, niepoparty żadnymi argumentami atak na Polskę. Więc dlaczego żołnierze Armii Krajowej mieliby wtedy wyjść i oddać broń wrogowi? No, to jest pierwsze pytanie. Dlaczego? No, to jest nielogiczne zupełnie.
Wszelkie te argumenty mówiące o tym, że AK powinna się ujawnić, że wojna się skończyła, że wszyscy wiecie, no to jest nonsens zupełny, że sowieckie prawo, sowieckie czy też tworzone prawo przez PKWN nie obowiązywało Polaków. Musimy sobie z tego zdać sprawę. Był polski rząd w Londynie, były polskie wojska w kraju, czyli Armia Krajowa, była polska administracja w kraju i to było prawo i oni kształtowali rzeczywistość. No fakt, że Sowieci weszli po prostu i metodą faktów dokonanych zmuszali społeczeństwo polskie do poddania się tym, do poddania się komunistycznej władzy i władzy komunistycznej administracji, ale tu nie ma legalności, tu nie ma żadnego prawa. To jest bezprawne, to było fałszywe, należało to z tym walczyć, bo to był atak na polską suwerenność. I to robiono. Dlatego ci ludzie, którzy opuszczali, którzy walczyli po akcji burza, zostali zdekonspirowani. Potem zostali, właściwie odbywało się polowanie na nich przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, którą zorganizowano. Wywózki na Sybir, no po prostu rozpoczęli najnormalniej w świecie obronę. Więc ta postawa podziemia początkowo była mocno defensywna. Zresztą ona przez cały okres była defensywna. Od 1944 do 1940, tak naprawdę powiedzmy 7 roku, kiedy nastąpiła ta druga amnestia, podziemie działało głównie defensywnie. To oni byli w odwrocie. Proszę zauważyć, jak ta czarna legenda była budowana po wojnie, jakoby to właśnie podziemie było tą stroną atakującą komunistów, którzy chcieli tylko budować nowy ład, prawda? A podziemie, nie mogąc się z tym pogodzić, atakowało tam zawsze tam nocami tych biednych chłopów i tak dalej. Oczywiście to jest wszystko, to jest czysta propaganda, to jest nieprawda. Większość działań podziemia miała charakter defensywny, a nawet jeśli mówimy o atakach na jakieś więzienia, no to przecież to też są działania defensywne, bo te więzienia zostały zapełnione przez kogoś wcześniej, no to przecież to jest obrona. Więc i akurat oddział Aleksandra Rusina był wybitnie, powiedziałbym, defensywny, ponieważ człowiek ten powołał oddział głównie po to, aby chronić lokalną ludność przed bezprawiem komunistycznym, chronić swoich żołnierzy, chronić AK-owców, którzy potrzebowali się gdzieś ukryć, ale nie szukał okazji do starć. On przyjmował walkę, walczył kiedy musiał, kilkakrotnie zaatakował posterunki Milicji Obywatelskiej, które doskwierały lokalnej ludności, ale jeśli nie było to konieczne, to raczej starał się nie, że tak powiem, zaczepiać aparatu represji, jeśli nie musiał. Taka była jego postawa. I proszę zauważyć, że te postawy były różne. I to też właśnie chciałem trochę wyartykułować w tej swojej książce. I nie tylko tej, tylko też w innych, że wiele tych oddziałów tutaj na samym wstępie posłużyłem się cytatem z rozkazu o dowódcy Armii Krajowej, rozwiązującego oddziału Armii Krajową, generała Leopolda Okulickiego, 19 stycznia. I tam jest takie zdanie, taki fragment, prawda? Niech każdy będzie dla siebie dowódcą. Teraz każdy ma być dla siebie dowódcą. I właśnie ci ludzie zostali postawieni w takiej sytuacji, że musieli być dowódcami dla samych siebie. Zerwane zostały kontakty, zerwane zostały jakieś tam łączność z dowództwem szczebla wyższego. I wielu z nich w tym powojennej konspiracji zdecentralizowanej, rozproszonej przecież, bez jednego szczebla kierowniczego, jak to było w czasie okupacji niemieckiej, podejmowało własne decyzje. I bardzo pięknie to widać właśnie w przypadku na przykład oddziału Hieronima Dekutowskiego, który wkroczył na Rzeszowszczyznę, który podporządkował sobie oddział Rusina w 1946 roku w sierpniu. I ten oficer cichociemny, mający doświadczenie, mający przeszkolony, mający bardzo bojowy, elitarny oddział, działał zupełnie inaczej. On potrafił działać agresywnie, zaczepnie, potrafił wykonywać dalekie rajdy. Natomiast oddziały takie jak Aleksander Rusina, czy właśnie Wojciecha Lisa, one były oddziałami terytorialnymi. One funkcjonowały w obszarze niewielkim, kilku wiosek, bardzo dobrze zakonspirowane, w oparciu o sieć pomocników i tak naprawdę one nie były w stanie odejść od tego terenu, prawda? To były ich rodziny, to były ich... Oni bronili jakby swoich domów, dosłownie, swoich wiosek, swoich miejscowości przed bezprawiem komunistycznym, więc podziemie miały różne charaktery, i tym słowem. Nie każdy oddział, nie każdy, innym słowem, żołnierze wyklęci, to nie jest jakby... W to pojęcie można wpisać wiele różnych postaw. Zarówno postawy na przykład Zrzeszenia WiN, która zakładała walkę bez broni,
jak i postawę takich właśnie agresywnych bojowych oddziałów, które były elitą polskiego podziemia, jak i takich postawy takich ludzi jak Aleksander Ruśnik, którzy tworzyli takie oddziały samoobrony defensywne, oddziały funkcjonujące właśnie w oparciu o ludność wiejską, o terytorium. Zawsze interesujące jest, jeśli chodzi o bohatera, zaraz przejdziemy do tych losów powojennych, tych złożonych losów. Zawsze interesujące, kto kim jest i skąd się wywodzi. I co możemy tutaj powiedzieć o Aleksandrze Rusinie? Człowiek ten wywodzi się z rodziny chłopskiej mieszkającej w miejscowości Dobrynin, konkretnie przy Śłuku Ruda. Rodziny, która nie miała jakichś związków ani tradycji wojskowych wcześniej. Była to rodzina uboga, związana. I ten młody chłopak ukończył szkołę powszechną, Aleksander Rusin, i związał się z Ruchem Ludowym dość wcześnie. Został członkiem Stronnictwa Ludowego, Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Więc miały na jego wpływ te koncepcje ludowców i on został zresztą wierny tej idei ludowej do końca życia, więc on był tak związany ze Stronnictwem Ludowym. W wieku 21 lat, nie mogąc kontynuować nauki z powodów materialnych, postanowił wstąpić do wojska i dostał się do 6. Batalionu Pancernego w Lwowie, gdzie odbył szkolenie kierowcy i następnie trafił do 24. Pułku Artylerii Lekkiej w Jarosławiu. I tam jako żołnierz nadterminowy do 1939 roku służył i z tym pułkiem, z tą jednostką wyruszył na front, na wojnę jako łącznik motocyklowy przy dowódcy. Niestety nie udało mi się określić dokładnego przebiegu jego działań wojennych, poza jego relacją, tak naprawdę nie mam żadnych źródeł. Jego relacja jest troszkę myląca w pewnych szczegółach, dlatego też jedyne co udało mi się ustalić, to, że trafił na wschód razem z wycofującymi się jednostkami Wojska Polskiego i gdzieś w rejonie Tarnopola natknął się razem z całą dużą grupą, 1200 żołnierzy około, na oddziały Armii Czerwonej, został zagarnięty i po krótkim boju Polacy skapitulowali. Dostał się do niewoli i szybko zobaczył po prostu te realia sowieckie w takim dużym skrócie. Zachowania się Armii Czerwonej na tych terenach i kolaborantów Armii Czerwonej, postanowił uciec z więzienia, uciec stamtąd. I tak naprawdę ten element życia także znamy z tej opowieści jego osobistej. Uciekł porywając motocykl razem jeszcze z dwoma osobami. W brawurowy sposób przejechał przez Lwów, spod Tarnopola przez Lwów, drogą tam przez Brzeżany Lwów, pod Jarosław i tutaj przemknął się przez granicę, niejako, to jeszcze nie była granica, nazwijmy to tak, koniec września 1939 roku. I mniej więcej w końcu września już wrócił do domu motocyklem po prostu z wojny do swojego rodzinnego domu i tam praktycznie natychmiast przeszedł do konspiracji, ponieważ należało zdać cały sprzęt Niemcom, prawda, i tak dalej, więc ci ludzie wracający z wojny byli naturalnymi kandydatami do działalności w przyszłej konspiracji, więc nawiązał kontakty ze Służbą Zwycięstwa Polski i potem, no i dalej potoczył się los, prawda, Służby Zwycięstwa Polski, ZWZ AK w placówce ZWZ AK Przecław. Co dalej się z nim działo? W czasie okupacji niemieckiej przeprowadził kilka jakichś tam akcji typowych, dywersyjnych w takiej skali lokalnej. I to realizował to, co było celem Armii Krajowej, czyli przygotowanie akcji Burza do powstania, prawda? I w 1944 roku to powstanie, strefowe powstanie, czyli akcja Burza wybuchło. Aleksander Rusin był zastępcą dowódcy tak zwanego zgrupowania Pobudka, podległego pod obwód Armii Krajowej Mielec. Zadaniem tego zgrupowania było działanie wzdłuż drogi Mielec-Dębica, atakowanie końcówek nieprzyjaciela i tak dalej, ocalenie mostu w Przecławiu, takie mieli polecenie, ale z takich ciekawszych epizodów właśnie działalności Pobudki był atak na poligon broni V, broni rakietowej, który mieścił się w miejscowości Blizna, była to mała wioska, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Mielcem a Dębicą. Tam Niemcy testowali broń rakietową,
V1, V2, która po zbombardowaniu poligonu, czy raczej zakładów budujących i tworzących te rakiety w Peneminde w 1943 roku, ten poligon testowy został przeniesiony tutaj na Podkarpacie. Aleksander Rusin brał udział w wywiadzie odnośnie tego poligonu oraz w ataku na ten poligon. O tym ataku tak naprawdę niewiele było wiadomo. Na szczęście udało mi się otrzymać doskonałe, bardzo interesujące źródło wiedzy, jakim były pamiętniki jednego z żołnierzy Aleksandra Rusina, Michała Zasowskiego. Pamiętniki przeciekawe, ponieważ pisane tak naprawdę przez człowieka, który nie miał jakiegoś tam wykształcenia i pisał językiem raczej niegramatycznym dość, ale zawierał wspaniałe, barwne opisy tego, co się działo i taki punkt widzenia właśnie jakby mieszkańca tych okolic, prawda? Świetnie to zostało ujęte w tych pamiętnikach. Parę cytatów z tych pamiętników umieściłem w książce. I te pamiętniki, jak również kilka innych źródeł, umożliwiły właściwie ustalenie przebiegu nawet ataku na ten poligon, mniej więcej, który odbył się prawdopodobnie w końcu lipca 1944 roku. Tam jest dużo takich ciekawostek z tym związanych, z tą bronią rakietową, więc myślę, że ktoś, kto zainteresowany jest tą tematyką, akurat także coś tutaj w tej książce znajdzie dla siebie. Pan powiedział taką jedną rzecz, która już odnosi się do okresu późniejszego, ale rozumiem, że to jest też rzeczywistość, która w okresie okupacji niemieckiej jak gdyby działa czy obowiązuje. Że to jest oddział, którym dowodzi Rusin, bardzo wąski, oparty na dobrze zakonspirowany, oparty na takiej grupie ludzi, którzy siebie dobrze znają, którzy, że to wszystko bazuje na zaufaniu, bo na wzajemnych takich, można powiedzieć, dobrosąsiedzkich stosunkach. No właśnie, jakby pan mógł ten wątek rozwinąć? Znaczy, większość żołnierzy Aleksandra Rusina, tych, którzy przystąpili do oddziału, czy walczyli w oddziale już przeciw komunistom, wywodziła się z Armii Krajowej. Byli to ludzie, ci sami żołnierze, którzy przystąpili do tego oddziału, tej grupy dywersyjnej w okresie okupacji niemieckiej. Więc tutaj jest doskonale zachowana ta ciągłość konspiracji. Tak jak w wielu innych miejscach w kraju, po prostu konspiracja powojenna była po prostu kontynuacją konspiracji wojennej. Tu się niewiele zmieniło. Zmienił się wróg. Zmieniły się warunki troszeczkę funkcjonowania. Natomiast nie zmieniły się cele konspiracji, a celem tym była suwerenność, była niepodległość, więc konspiracja działała. Oczywiście oparta ona była, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych takich relacjach bliskich pomiędzy często na związkach rodzinnych wprost. Ci żołnierze pochodzili z okolic, pochodzili z tych samych wiosek, z tych samych miejscowości najczęściej, więc było to niewielkie grono osób, tak naprawdę około może 30 żołnierzy, 40 maksymalnie przewinęło się przez ten oddział, więc nie jest to dużo. I każdy z nich znał się tak naprawdę, oni się znali między sobą, prawda? Utrzymywali kontakty zresztą wiele lat później, po wojnie, więc tak, to tak jak pan powiedział, było to oparte na wzajemnym zaufaniu, nie było tam ludzi przypadkowych. Ludzie byli sprawdzeni, pewni, więc trudno też było komunistom umieścić tam w tych szeregach tych ludzi agenta, czy wprowadzić do tego oddziału kogoś, ponieważ ktoś tak, że tak powiem, z ulicy nie mógł sobie do tego oddziału dołączyć. Musieli wiedzieć, kim on jest, skąd się pochodzi, z której wioski, z jakiej rodziny. Wtedy mogli go przyjąć, prawda? Na tej zasadzie to działało. I to gwarantowało bezpieczeństwo. A to bezpieczeństwo było bardzo ważne, bo jeden agent umieszczony w oddziale mógł doprowadzić do zniszczenia całej grupy. Więc mógł sprowadzić śmierć na 15-20 osób w tym przypadku. Taki agent, prawda, znany. Przypadek Henryka Flamego Bartka, który stracił ponad 100 ludzi w wyniku działalności tak naprawdę, Henryka Bendrowskiego. Panie doktorze, to co mnie uderzyło przy lekturze książki, to jest taki bardzo ciekawy spis treści. Spis treści, który świadczy o tym, że pisze pan o żołnierzu, że pisze pan o człowieku, którego w jakimś sensie biografią jest walka.
pan dzieli po prostu takie czasookresy związane z jego przynależnością do szeroko rozumianego, szeroko rozumianego oporu wobec komunizmu. Już kiedy pan tworzy te rozdziały, które są dotyczą okresu powojennego po 1945 roku. Jeden z rozdziałów nosi tytuł Lata 45-47, druga konspiracja. Czy to dotyczy li tylko samego bohatera, czy szerzej epoki? Znaczy, ten spis treści nawiązuje do tytułu, prawda? Tytuł Trzy konspiracje, więc w spisie treści są pierwsza konspiracja, druga konspiracja, trzecia konspiracja. A z kolei te słowa Trzy konspiracje nawiązują do słów bohatera tej książki, który w rozmowie ze mną właśnie mówił, że jego życie dzieliło się na trzy konspiracje. Na tą pierwszą, czyli antyniemiecką, tą drugą, czyli antykomunistyczną, do ujawnienia i tą trzecią, czyli już kiedy, tą samotną konspirację od 1947-1948 roku do 1956. Oczywiście ten podział jest po części uniwersalny dla całego podziemia. Wiadomo, każdy z tych ludzi miał indywidualny życiorys, którzy walczyli w konspiracji powojennej, ale ten podział był troszkę uniwersalny. Faktycznie większość żołnierzy podziemia miało właśnie takie przynajmniej dwie konspiracje, ale często trzy. Pierwsza, czyli ta antyniemiecka, druga, czyli ta antykomunistyczna. No i trzecia dla wielu trwała długo, prawda? Tak jak dla Józefa Franczaka do 1963 roku. Wielu takich ukrywających się samotnie żołnierzy walczyło lub ukrywało się, bo to już niekoniecznie była walka, a raczej próba przetrwania. Dla wielu ta trzecia konspiracja to już nie była konspiracja, to było więzienie, to były lata spędzone we Wronkach, w Rawiczu, prawda? Więc tak, dla wielu to była śmierć. Myślę, że los Aleksandra Rusina jest troszkę takim uniwersalnym przykładem losu żołnierza Armii Krajowej, tak mógłbym powiedzieć. To, co mnie fascynowało, lub raczej na co chcę zwrócić uwagę. Ostatnio słuchałem takiej debaty, może tydzień temu, debaty poświęconej Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, także tutaj w IPN TV. I na koniec tej debaty pan Kurtyka powiedział bardzo ciekawe słowa, że zwycięstwo żołnierzy konspiracji niepodległościowej, tych żołnierzy wyklętych, polegało nie na zwycięstwie militarnym, bo to jest oczywiście niemożliwe do uznania w żaden sposób, ale na tym, że zdołali oni przenieść te wartości II Rzeczpospolitej do czasów współczesnych, że przechowali je, że obronili je i że je przenieśli. I właśnie wtedy pomyślałem, że właśnie Aleksander Rusin jest doskonałym przykładem tej postawy. On zdołał przenieść te wartości, które mu wpojono w Wojsku Polskim przed wojną, do czasów współczesnych, ocalić je i przechować. Dlatego właśnie, jak mówiłem wcześniej, jako dziecko nie mogłem zrozumieć tej jego postaci, kiedy go widziałem wyprostowanego, dumnego, z orderami. Pomimo tylu lat gnębienia przez system, on po prostu nigdy nie stracił ducha, nigdy nie zwątpił w to, że jest po właściwej stronie historii. I to jest imponujące. Nigdy nie dał się złamać psychicznie przez propagandę, przez czarną legendę. Wielu ludzi, nawet wartościowych żołnierzy podziemia, w pewnym momencie się zachwiało, a on nie. To mi właśnie u niego naprawdę imponowało. I doskonale właśnie to obrazuje te słowa, które tam przytoczyłem wcześniej. Przeniósł te wartości do współczesności. Żył tak długo, że ludzie mojego końca pokolenia, komunizmu. Tak, mogli dosłownie fizycznie dotknąć historii, którą on opowiadał, którą on przeniósł. Fantastyczne opowieści, fantastyczne doświadczenie rozmowy z nim. I to nie jest tylko moje doświadczenie, doświadczenie wielu ludzi, doświadczenie wielu młodych ludzi, którzy z nim rozmawiali jako uczniowie szkół, które tam odwiedzał i tak dalej. Więc cieszę się, że mieli okazję tego człowieka poznać. Ci, którzy nie mieli okazji go poznać, mogą przynajmniej poznać go choćby z kart mojej książki, na tyle, na ile mi się udało opisać go
mam nadzieję, trafnie. I to było to zwycięstwo. I myślę, że właśnie pisząc o Aleksandrze Żółcinie, patrzyłem na niego właśnie jako na człowieka zwycięskiego, wbrew pozorom. Nie żołnierza, który tak naprawdę nie wygrał wojny, bo nie zdołał. Nie zdołał wywalczyć tej niepodległości, ale nigdy nie zwątpił w to, że to się uda. I to się udało. I on był tego świadkiem, więc no, to jest właśnie fantastyczna zakończenie dla tego człowieka. I to dumne zakończenie. To, że został awansowany, to, że otrzymał wysokie odznaczenie od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uhonorowanie go. I w końcu ta książka, taka skromna jednak, ale wkład w opis tego życiorysu i potwierdzenie, że właśnie no, może być z niego dumny, można być z niego dumnym lokalna społeczność, czy rodzina, czy ci, którzy go znali, prawda? No, to jest... Jednak w 1947 roku Aleksander Rusin decyduje się na ujawnienie, na to, co nazywało się amnestią. Dlaczego? Właściwie to można powiedzieć, że Aleksander Rusin ujawniał się trzykrotnie. Po raz pierwszy po burzy, kiedy wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Na rozkaz Armii Krajowej wstąpił do Milicji Obywatelskiej, ale jednak. Ale został niebawem aresztowany i zdołał uniknąć wywózki do łagrów. Drugi raz ujawnił się w 1947. Ujawnił się, ponieważ tak naprawdę oddział zbrojny powoli tracił sens bytu. Tutaj chodziło o to, że represje komunistyczne przybrały jak gdyby inny wymiar. One nie uderzały w podziemie bezpośrednio. One uderzały w ludność, która udzielała podziemiu wsparcia. To była taka taktyka bardzo bezwzględna i brutalna. I tworzyła takie wyobrażenie u wielu osób, mieszkańców wsi, u chłopów, że jeśli oddział zniknie, to zniknie też Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który najeżdża te wsie, prawda? Który gnębi tych ludzi. Znikną wizyty Urzędu Bezpieczeństwa, że represje się skończą, prawda? Więc Aleksander Rusin świadomy tego, oczywiście to była fałszywa wizja, ponieważ gdy zniknęli partyzanci, to dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa operacja kolektywizacji i znęcania się nad chłopami dalej, prawda? A komuniści byli już bezkarni. Ale takie były wtedy nastroje i tak naprawdę partyzanci coraz bardziej byli ścigani, tropieni i zmęczeni tak naprawdę walką. Nie można było trwać w nieskończoność. Po sfałszowanych wyborach nie było żadnej perspektywy na jakiekolwiek, w bliższych oczywiście perspektywy, na jakiekolwiek zmiany polityczne. Skoro komuniści sfałszowali wybory, przejęli pełnię władzy, Zachód milczy, możemy walczyć, możemy ginąć, ale do czego to doprowadzi? Do czego doprowadzi? Nie mamy szans, prawda? To była taka postawa dość powszechna w konspiracji. Natomiast mimo tego pragnę podkreślić, że Aleksander Rusin nie chciał się ujawniać w czasie drugiej amnestii. Decyzję podjęto poprzez głosowanie, przy czym dowódca głosował na nie. Także on nie chciał ujawnić oddziału. Ewentualnie mógł go co najwyżej rozwiązać, rozpuścić, prawda? Ale nie ujawniać się przed komunistami. Natomiast żołnierze chcieli się ujawnić i w związku z tym do tego ujawnienia doszło. Akurat Rusin nie ufał komunistom wcale. Miał doświadczenia bardzo, bardzo złe z nimi. Wszelkie próby, rozmowy i tak dalej zawsze kończyły się jakimiś akcjami typu obława, więc nie miało to większego sensu. Miał tego świadomość zresztą. I jednak zdecydował się być wspólnie z tym oddziałem, z tymi swoimi żołnierzami i jako dowódca po prostu ujawnić oddział. Co się stało 13 marca 1947 roku w Mielcu? W sposób bardzo ciekawy, ponieważ oddział przyjechał do miasta w pełnym umundurowaniu, z bronią, jak gdyby oficjalnie stawił się po prostu przed Komendą Milicji Obywatelskiej. Zrobiono im zdjęcia, widać na tych zdjęciach dużo ludności cywilnej, więc ta właściwie kapitulacja odbyła się w taki sposób pokazowy, prawda? To też nie był przypadek, żołnierze, Rusin chciał pokazać tą swoją grupę mieszkańcom miasta. Patrzcie, my jesteśmy wojskiem polskim, my poddajemy się, ale możecie nas zobaczyć w pełnych mundurach, z orzełkami, z koroną na czapkach. To było coś, prawda? Przetrwaliśmy. No to jest to.
Więc takie coś się stało i po tym ujawnieniu no każdy, większość z tych ludzi wyjechało na zachód, poza niewieloma, poza tym dwoma czy trzema. Ale komuniści nie dali im spokoju, komuniści dalej ich prześladowali, obstawili agenturą, Rusin był ponownie inwigilowany, poszukiwany na zachodzie i wiedział, że to jest tylko kwestia czasu, aż go aresztują, więc postanowił działać i po prostu wrócił tutaj w te tereny i ukrył się już na stałe. A aparat bezpieczeństwa w Mielcu, który zdał sobie sprawę, że Rusin powrócił z zachodu, przystąpił do próby aresztowania go, właściwie nie mając żadnego powodu konkretnego, poza tym faktem, że on się ukrywał. Wiedząc, że się ukrywa, na pewno coś jest powód, żeby go aresztować. Oczywiście nam spodziewano się, że ma broń, że posiada jakieś tam jeszcze ukryte magazyny czy ukrytą broń, co było zresztą prawdą, ale generalnie rzecz biorąc zaczęła się ta trzecia konspiracja. On się ukrywał, UB go ścigało, znowu werbunki, znowu agenturę, znowu obławy, znowu napaści i tak dalej, więc to wszystko wróciło do tego stanu sprzed 1947. I to się skończyło dopiero w 1956 roku, kiedy zmieniły się naprawdę sytuacja w Polsce i ujawnił się. Czyli przed prawie 9 lat ukrywania się. Tak, ukrywania się samodzielnie, bez oddziału, w oparciu o grono zaufanych mieszkańców, którzy udzielali mu wszelkiej pomocy. I było to takie ukrywanie się dość interesujące, ponieważ no, to człowiek, który nie tylko po prostu siedział w lesie, w szałasie, czy w jakimś tam schronie, jak na przykład niektórzy żołnierze w Lasach Janowskich się ukrywali i nie wychodził. Nie, on funkcjonował nadal w społeczności, prawda? Tylko że działał na takiej stopie jakby półlegalnej. Przykładowo prowadził taką, u jednego ze swoich przyjaciół założył niewielki warsztat, gdzie naprawiał za pieniądze różne rzeczy, więc pracował, ale w tym samym czasie, kiedy pracował, ktoś stał na warcie, prawda? Obserwował, czy nikogo nie ma. Na wypadek, gdyby się pojawiło jakieś zagrożenie, natychmiast mógł uciec, prawda? Także nie było tak do końca, że on nie funkcjonował jakby w społeczności. Ta społeczność go ukrywała i pomagała mu, więc to też pokazuje, że ludzie stali za nim, stali po jego stronie, prawda? Oczywiście byli tam agenci i tak dalej. Tutaj też ciekawe historie, takie już można powiedzieć nawet badawcze się pojawiły, o przewerbowywaniu agentury przez niego i wprowadzaniu w błąd aparatu represji. Zdołał kilku agentów, właściwie kilku informatorów UB, sami się przed nim zdekonspirowali i jakby instruował ich, co mają mówić. Aparaci w swoich raportach mają pisać, co mają w swoich donosach pisać, po to, aby się nawzajem uwiarygadniać. Oczywiście jakieś tam nieprawdziwe informacje podawali, ale wszyscy te same. Natomiast ci, którzy faktycznie współpracowali z Urzędem Bezpieczeństwa w tym czasie, a Rusin o nich się dowiedział, bo zidentyfikował też kilku prawdziwych agentów, różnymi metodami starał się do UB przekazać, że właśnie ci ludzie z nim współpracują, prawda? Czyli jakby odwrócił rzeczywistość. Także UB, myśląc, że agenci pracują właściwie, myliła się, a ci agenci, którzy pracowali właściwie, byli podejrzani przez Urząd Bezpieczeństwa o współpracę z Rusinem. Zdołał dosłownie doprowadzić do takiej sytuacji, że oślepił jakby tą agenturę UB. Więc to był taki dość myślę, coś, co pozwoliło mu przetrwać. No był to człowiek ostrożny, doświadczony. Właściwie, gdy doszedł do jakiegoś spotkania z kimkolwiek, to potrafił przez kilka godzin wcześniej leżeć w ukryciu jakiejś odległości, przez lornetkę obserwować miejsce. Kilkakrotnie zdarzyło się, że został na przykład zaproszony przez kogoś gdzieś do domu czy coś, a potem się okazało, że dostrzegł przygotowany wcześniej, obserwując to miejsce, zasadzkę UB w tym miejscu. Już wiedział, że ten człowiek, który go zaprasza, jest prawdopodobnie agentem, prawda? Ta ostrożność do granicy, czasami mocno daleko posuniętej granicy, uchroniła go. Był nieufny, nikomu właściwie nie chciał zaufać do końca, więc no, to, że był taki sprytny i też no, inteligentny, jednym mówiąc krótko, uratowało mu życie. A to przenosiło się w jakikolwiek sposób na jego życie osobiste? Czy to się przenosiło w jakikolwiek sposób na jego życie osobiste? Czy mógł prowadzić jakiekolwiek normalne życie? Nie, no to było oczywiście niemożliwe. Miał małżonkę, byłą łączniczkę swojego oddziału, z którą wziął potajemny ślub.
wieczorem bez żadnych praktycznie świadków. Ale ona była też ciągle narażona na inwigilację, zresztą wielokrotnie funkcjonariusze UB ją nachodzili. I to kończyło się różnie, a od obietnicy, poczynając od obietnic, kończąc na biciu i straszeniu. Także nie miał szans założyć rodziny w normalnym tego słowa znaczeniu do 1956 roku. Natomiast potem, owszem, odbudował, no, zamieszkał w takim baraku, który sobie tam gdzieś sprowadził z poligonu, ponieważ jego dom rodziny został przez UB spalony wcześniej, przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I rozpoczął to takie skromne życie obywatela drugiej kategorii. Otrzymał jakąś tam pracę, z której zresztą później był często wyrzucany i pracował głównie jako palacz w kotłowni, więc nie miał żadnej możliwości jakiegoś tam awansu społecznego, ale założył, wydaje mi się, szczęśliwą rodzinę, miał dzieci, synów, więc myślę, że jakoś tam mu się układało. Działał społecznie w okolicy, prawda, starał się o przyjęcie do zbowidu jako żołnierz września 1939 roku, został z tego zbowidu wyrzucony w ramach tych takich właśnie represji wobec niego i tak funkcjonował do właściwie końca systemu, ale warto dodać, że jeszcze w 1979 roku w planie mobilizacyjnym na wypadek wojny był przeznaczony jako jeden z dwóch żołnierzy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie do internowania i był jeszcze w latach 60. taki, zresztą opublikowany ten dokument w książce, gdzie jest jego opinia na jego temat jako człowieka stanowiącego niebezpieczeństwo, to 67 akurat ten dokument, groźnego dla systemu, nieprzyjemnego wroga Związku Radzieckiego i człowieka zdolnego podjąć aktywne działania, nawet i zbrojne, w przypadku, gdyby coś się zaczęło dziać. Więc był cały czas, stanowił niebezpieczeństwo dla systemu i tak był postrzegany. Czyli można w skrócie powiedzieć, że dla Aleksandra Rosina wojna rozpoczyna się w 1939 roku, kończy się w 1956 roku. Wtedy może prowadzić w miarę normalne życie. Ono i tak jest z istoty swojej, tak jak pan wspomniał, no, mało normalne, bo jest człowiekiem, no, można powiedzieć, zmarginalizowanym, wysłanym na ów margines, ale nie z powodu działalności przestępczej czy naruszenia kodeksu karnego, tylko z racji tego, kim był w okresie wojny i tuż po okupacji. I ja nie chcę zdradzać, bo to zawsze się ciężko rozmawia o książce czy o filmie, żeby nie zdradzać puenty, żeby nie zniechęcać, żeby wszystkiego nie opowiedzieć, żeby zostawić jednak ten element niepewności, smaku dla czytelnika. Więc może zapytam o zupełnie inną rzecz, panie doktorze. W jaki sposób dla pana, jako dla historyka, zaistniała możliwość zweryfikowania wszystkich informacji dotyczących Rosina, które no, pierwotnie otrzymał pan w tej takiej relacji słownej, w takim wywiadzie od niego. Co zachowało się w dokumentach? Znaczy, może inaczej, czy to był obraz spłaszczony, typowy język aparatu represji, kiedy pan czytał o swoim bohaterze? Tak, znaczy może tak. Nie udało mi się zweryfikować wszystkiego, o czym zresztą we wstępie informuję, więc ostrzegam niejako czytelników, że część tych, że są fragmenty pracy, które są oparte tylko na jednym źródle, na jego opowieściach. Ja je przytaczam, ponieważ są ciekawe, ponieważ są jego, a w końcu to jest biografia, więc dlaczego miałbym tego nie robić? To jest część jego opowieści. Ale nie wszystko udało mi się zweryfikować, szczególnie właśnie ten wrzesień 39, tę ucieczkę. To są opowieści pochodzące tylko i wyłącznie z jego relacji. Natomiast kilka opowieści z czasów okupacji niemieckiej udało mi się zweryfikować w oparciu o relacje powojenne, czy też przesłuchania powojenne, ponieważ aparat represji nie aresztował tak naprawdę nigdy Aleksandra Rusina, jego nie przesłuchał, ale aresztował i zatrzymywał wielu ludzi, którzy byli związani z jego oddziałem i ich przesłuchiwał. Oni wspominali, gdzie go poznali, od kiedy go znają i te wspomnienia często sięgały do jeszcze okupacji niemieckiej, nawet do okresu przedwojennego, więc pewne fakty na podstawie tych wspomnień można było zweryfikować. Oczywiście dokumenty Armii Krajowej, choćby sprawozdanie z powiatu, sprawozdanie z akcji Burza,
komendanta okręgu obwodu, przepraszam, Armii Krajowej Mielec, Konstantego Łubieńskiego, wspomina o działaniach oddziału partyzanckiego Pobudka, w którym Rusin był zastępcą dowódcy, jak już wspomniałem. Ponadto inne dokumenty tegoż właśnie aparatu represji. Typowe sprawozdania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, miesięczne, sprawozdania Wydziału do Walki z Bandytyzmem. No te sprawozdania UB były tam takim podstawowym źródłem, ponieważ one po raz pierwszy wspomniały o oddziale Rusina jesienią 45 roku, kiedy ten oddział się zawiązał tak naprawdę, bo wcześniej Rusin się ukrywał bardziej tak, nie istniał oddział jeszcze. Właściwie do 56. W 56 roku w każdym sprawozdaniu był fragment poświęcony Rusinowi, dlatego że był on głównym poszukiwanym przez aparat, przez mielecką bezpiekę i każdym dosłownie sprawozdaniu praktycznie, może tam z wyjątkami, fragment był poświęcony. Gdzie był widziany, co mówi agentura, co się dzieje, co UB wie, prawda? Więc na tej podstawie mogłem wiele informacji z tych lat 50. pozyskać. Były też teczki, ale mało wartościowe teczki typu dossier, czy charakterystyki tego oddziału przygotowane przez Służbę Bezpieczeństwa czy Milicję Obywatelską. Ale też tam, no, jakieś tam informacje z tego też zdobyłem. Więc tak naprawdę no, głównie o te relacje, no i oczywiście kilka wspomnień. Aha, no i wspomnienia Aleksandra Rusina, zapomniałbym dodać, spisane wspomnienia. On opublikował swoje wspomnienia najpierw w takiej lokalnej gazecie mieleckiej Corso, a potem w takim tomie Studia i materiały do dziejów miasta. Tam jest takie bardzo ciekawe wspomnienia. Kilka innych wspomnień zebrała pani Ewa Kurek jeszcze w takich książeczkach opublikowanych pod jej redakcją Zaporczycy w relacjach. Zachowało się też bardzo bogate archiwum rodzinne. I to też bardzo ważne źródło, przechowane przez syna pana Aleksandra, pana Romana Rusina. I dzięki temu archiwum także wiele faktów z jego życia wypłynęło. Także myślę, że no, tak baza źródłowa była może nie imponująca, ale wystarczająca, żeby napisać taką publikację. Panie doktorze, co sprawiało, że człowiek, który... Tak jak pan na wstępie zauważył, jak opisuje go pan w swojej książce, nie był intelektualistą, a mimo to przez tyle lat no, żył co najmniej osaczony. No, w pewnym momencie była to jeszcze, powiedzmy to, w miarę regularna walka, ale w pewnym momencie żyje w całkowitym osaczeniu, ciągłym zaszczuciu, wykluczeniu, potem pomijaniu. No ale zawsze władza ludowa czujnie mu się przyglądająca. Co powodowało? Kim był tak naprawdę? Znaczy, inaczej, jakiego rodzaju strategię obrony przyjął, że trzymał się tego swojego po prostu antykomunizmu, nazwijmy to po imieniu? Wie pan, mogę zażartować, że intelektualiści są trochę przereklamowani jako symbol oporu przeciwko systemom totalitarnym, ponieważ no, mógłbym powiedzieć, że wielu z nich było skłonnych przyjąć tą intelektualną wersję totalitaryzmu, przekonać się przez ten, prawda, zostać porwanym, czy ukąszonych, że tak powiem, systemem komunistycznym. Przykładowo zostało bardzo wielu. Więc komunistom iść się udało bardzo wielu pozyskać. Natomiast właśnie być może tu się kryje pewna odpowiedź na to pytanie zadane przez pana. Aleksander Rusin był człowiekiem... można powiedzieć, myślącym dość jasnymi kategoriami, trzeźwo myślącym, takim żołnierskim sposobem. Nie oszukiwał się, nie tworzył sobie sztucznej wizji czy wyobrażeń, jak to jest. Kiedy widział, co widział, to wiedział, że to zło. Miał jasny obraz tego, co jest właściwe i tego, co jest niewłaściwe. To musiał to wynieść z domu rodzinnego, bo tego się nie da nauczyć tak naprawdę w szkole czy z książki. To jest coś, co się ma. Pojmowanie rzeczywistości. On od samego, zresztą sam to mówił, był wyczulony na krzywdę ludzką. Tak to są jego słowa, że od dziecka byłem wyczulony na krzywdę ludzką, prawda? Dlatego się związał z ruchem ludowym, który obiecywał poprawę bytu chłopów. I to wyczulenie na krzywdę właśnie warunkowało to postrzeganie świata. To nieważne,
tak naprawdę jak nazywałby się system, który by powstał w Polsce, jakie miał granice, to też myślę dla niego nie było aż tak istotne. Istotne było, żeby to był system stworzony przez ludzi uczciwych. To było dla niego bardzo ważne, żeby ludzie, których widzi na stanowiskach, byli ludźmi wartościowymi. I to jest coś, co tak mi się wydaje po rozmowie z nim i po oceniając go z perspektywy czasu, było czymś, co go szczególnie raziło. To, że w administracji, czy tej komunistycznej, do tych struktur trafili ludzie tego niegodni budować Polski i po prostu on się na to nie godził. Więc wybierał opór, wybierał bunt przeciwko temu, prawda? Ten bunt był nie tyle buntem nawet przeciwko antykomunizmowi, co buntem przeciwko byle jakości tego systemu, przeciwko złu, które ten system stwarzał, budował, przeciwko temu, że ci ludzie, głosząc szczytne hasła przecież Polski Ludowej, czyli tego, co Aleksander Rusin też chciał jako ludowiec budować, prawda? Oczywiście nie takiej Polski Ludowej komunistycznej, tylko takiej ludowej myśli przedwojennej. To jest przewrotna diabelskość, tak. W tym słowie władza ludowa. Tak jest. I przecież, ale patrząc na to, co ci ludzie budowali, zrozumiał, że to nie jest Polska Ludowa, to jest fikcja, to jest państwo totalitarne, państwo, które nie jest takie, jak on sobie to wyobrażał, prawda? Czyli trochę taki mackiewiczowski, nawiązuje to oczywiście do Józefa Mackiewicza, taki sposób postrzegania komunistycznej rzeczywistości, że komunizm to kłamstwo. Tak jest, to było wielkie oszustwo i wystarczyło na to spojrzeć uczciwie, własnymi oczami i to się widziało. I to jest właśnie istotne, że to się widziało w takich miejscowościach właśnie, w takich powiatowych miasteczkach, na wsi. Widziało się, czym jest komunizm. Ludzie na wsi, ja to powiem z własnego doświadczenia, może z rodzinnego, no tam, gdzie ja się wychowywałem, a wychowywałem się na takiej, powiedzmy, niewielkiej miejscowości wioski, no największą obelgą było nazwanie kogoś komunistą. To była obelga, prawda? Ci ludzie tak to postrzegali, to byli prości chłopi i oni widzieli komunizm, tak dosłownie na swojej skórze go odczuli. Była to taka gospodarka rabunkowa, była to po prostu właśnie te obławy wieczne, gnębienie tej ludności, kolektywizacja, zabieranie perspektyw. Przecież ich stan materialny społeczności wiejskiej jakoś szczególnie się nie poprawił, wbrew temu, co komuniści zawsze podkreślają. Jednokrotnie się pogorszył, bo pojawiła się kategoria kułaków. Tak jest, więc tych ludzi też zniszczono, bardzo wielu. Ludzi, którzy na to często nie zasługiwali i którzy byli takimi autorytetami na tych miejscowościach. Przecież to raz, represje uderzające w Armię Krajową. No, kim byli żołnierze Armii Krajowej? To nie byli tylko żołnierze Armii Krajowej, to byli mężowie, to byli ojcowie tych ludzi, to byli bracia. Oni się stamtąd wywodzili, przecież 90% podziemia powojennego, czy też jeszcze wojennego, to była ludność wiejska. Więc represjonując tych ludzi, wywodząc na Sybir, no uderzano w kogo? No nie w szlachtę czy w ziemiaństwo, uderzano w ludność chłopską. I to ludność chłopska ponosiła straty. Swoje parę groszy dołożyli też Sowieci, którzy przecież są tu takim wielkim nieobecnym w naszej rozmowie, a zapominamy o ich obecności, o ich rabunkach, morderstwach, gwałtach i o tym, że administracja komunistyczna nie robiła, może nawet nie tyle nie robiła, co nie była w stanie nic zrobić. Nawet jeśli apelowała do władz centralnych, żeby powstrzymać trochę ten zachowanie się Sowietów, to nie dawało nic. Tymczasem oddział Rusina był w stanie, kiedy przykładowo żołnierze z jednego z lotnisk polowych, które było rozłożone w rejonie Mielca, wypadali, wychodzili na wioski i dokonywali rabunków i gwałtów, zostali przy któregoś dnia przez oddział Rusina pobici i rozbrojeni. Następnego dnia przyjechała obława do tej wioski sowiecka i komendant zażądał zwrócenia broni zabranej im, prawda? I Rusin się skontaktował przez sołtysa z tym oficerem i oficer powiedział, spalimy wioskę, jak nie oddacie broni. On powiedział wprost, spalicie wioskę, my spalimy lotnisko. Macie tam składy paliwa, wystarczy kilka strzałów zapalających i wszystko pójdzie z dymem. I co? I nic się nie stało. Rosjanie odjechali, zostawili, więcej się nie pojawili. Proste. Rozumieli tylko język siły, prawda? Aparat represji nie mógł tego zrobić.
Więc to była też ta potrzeba istnienia tych oddziałów. Po co one były? Po to one były. One pełniły funkcje policyjne. Przecież po wojnie rozplenił się bandytyzm, pospolity bandytyzm w strasznej skali, o którym też niewiele dzisiaj wiemy. Komuniści wszystko oczywiście zrzucali na podziemie, ale to nieprawda. Okazuje się, i to też w mojej książce bardzo ładnie wyszło, na wielu przykładach, że oddziały partyzanckie prowadziły aktywne działania przeciwbandyckie, współpracując przy tym często z milicją obywatelską. Na niektórych posterunkach, bo nie wszystkie posterunki milicji były skomunizowane. Część posterunków była obsadzona przez AK lub częściowo przez AK. I taki posterunek znajdował się w Przedsławiu. Ten posterunek współpracował z oddziałem partyzanckim, prawda? Tutaj Aleksander Rusina akurat, w wyłapywaniu bandytów. Oni sobie nie wchodzili w drogę. I jeśli wiedzieli, że jakiś oddział bandycki, dawali sobie nawzajem znać. Więc generalnie takie były cele. Ochrona ludności przed bezprawiem, jednym słowem, bezprawiem sowieckim, bezprawiem bandytyzmu, bezprawiem aparatu represji. Pan tu już powiedział o wielu sprawach właśnie, też także przed chwilką. Jaką rolę odgrywali też partyzanci, których nazywamy dzisiaj żołnierzami podziemia antykomunistycznego, niepodległościowego. To jest klasyczna taka mikrohistoria. Gdyby pan ją tak uśrednić na podstawie własnego bohatera, oddziałów, które pan opisywał także wcześniej, co jeszcze, gdyby było istotne w działalności tych żołnierzy, poza tym aspektem samoobrony, o której pan powiedział, no, walki o utrzymanie tej polskości rozumianej w kategoriach II RP, taką rolę jeszcze ci ludzie odgrywali dla lokalnej społeczności? No przede wszystkim to było zależne od miejsca, bo trochę inaczej wyglądały jeszcze sytuacje, gdzie były mniejszości etniczne, południowa część, no właśnie Podkarpacia, czy okolice Bieszczad, walki z partyzancką i sowiecką, i ukraińską, Białostoczyzna, ale w tym konkretnym rejonie. Znaczy właśnie od tego chciałem zacząć, to co pan już właśnie powiedział w tym momencie, że konspiracje były różne i ja opisuję jakby jeden z jej rodzajów. Te oddziały, które ja opisałem, zarówno oddział Lisa, Wojciecha Lisa, jak i oddział Aleksandra Rusina, nie są tak naprawdę reprezentatywne dla całego pojęcia żołnierzy wyklętych. Wręcz powiedziałbym, raczej w ogóle nie są reprezentatywne. Są dość specyficzne, tak jak powiedziałem, niezależne, niepodporządkowane praktycznie nikomu, działające samodzielnie i na kształt i formę ich działań miał wpływ tak naprawdę charakter dowódcy. Inaczej rozumiał i swoje działania i swoją rolę Aleksander Rusin, inaczej rozumiał wspomniany przeze mnie Wojciech Lis i były różnice. Tamten oddział był bardziej agresywny, a oddział Rusina bardziej zachowawczy. Tylko to nie było jakiegoś tam planu, nazwijmy to. Więc mówiąc o podziemiach innego rodzaju, że tak tylko napomknę, mamy przecież podziemie narodowe z bardzo silnym na początku 1945 roku tym pionem bojowym, liczącym kilkuset żołnierzy, zdolnych do takich agresywnych bojowych działań przeciwko nawet formacjom sowieckim, jak Bój pod Kuryłówką, czy też przeciwko UPA działającym, więc tutaj mamy zupełnie inny rodzaj konspirację kierowaną centralnie przez komendę oddziałów leśnych, która była taką nadrzędną strukturą nad wszystkimi oddziałami, więc to wszystko działało jakby zupełnie inaczej. I jeszcze czymś innym było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które przecież też było w powiecie mieleckim i narodówka też była w powiecie mieleckim, to też pragnę podkreślić, więc które uznało, że walka będzie toczyć się bez broni i metodami właściwie cywilnymi i propagandowymi, więc to wszystko jest podziemie niepodległościowe, różne koncepcje, różne charaktery, różne poglądy od narodowców, poludowców, prawda? I tak dalej. Natomiast na zadane pytanie, co jeszcze, jaką rolę jeszcze odgrywało podziemie w powiecie mieleckim? No przede wszystkim ono było dowodem tego, że jeszcze sytuacja nie jest przegrana. Prawda? W pewien sposób stanowili ci ludzie na swój sposób prawo. Mówię tutaj o tej takiej władzy. Owszem, komuniści rządzili w mieście, w
w powiatowym mieście, Mielcu w tym przypadku, tak samo jak w innych częściach kraju rządzili w miastach, ale na prowincji już nie rządzili. Oni mogli nawet i rządzić przez chwilę na prowincji, kiedy przyjechali tam siłą, ale gdy odjechali, władza ich przestawała istnieć. To właśnie ci ludzie byli komendantami terenu. Oni byli sędziami, oni byli policją, oni byli osobami, które odpowiadały za bezpieczeństwo tego obszaru, prawda? Więc generalnie rzecz biorąc, nadal stanowili kontynuację II Rzeczpospolitej, tej administracji, nazwijmy to II Rzeczpospolitej, więc oni no to już takie mikro Rzeczpospolite były partyzanckie, ale jednak były nadal. Więc to trzeba pamiętać. Tak jak mówić, no w dzień rządzili komuniści, w nocą rządzili partyzanci. Po drugie, to bezprawie hamowane było nie tylko bezpośrednio, tylko także pośrednio. Komuniści, ci, którzy nadużywali swojej władzy, ci, którzy gnębili ludność, oni się musieli bać. Tak długo, jak istniało podziemie, każdy z nich nie wiedział, czy jutro, czy dożyje jutra. Oni się bali, prawda? Ich koledzy często wyjechali w teren, nigdy nie wrócili. Na tej zasadzie znikali. Więc z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego funkcjonariusze, którzy na przykład bili więźniów, prawda? Oni byli świadomi, że są obserwowani. To podziemie było takim, to działało hamująco na ich zapędy potencjalne. Gdy podziemie się rozwiązało, dopiero ujawniły się w pełni możliwości aparatu bezpieczeństwa, który zaczął już totalnie czuć wszechwładzy. Więc to podziemie hamowało tą wszechwładzę i w ten sposób też chroniło troszkę właśnie pośrednio ludność cywilną. Co jeszcze było istotne? Myślę, że właśnie to dawanie nadziei, że Polska nadal walczy. Jest takim mitem ostatnich lat, stworzony przez komunistów i podtrzymywanym niestety do dzisiaj, że podziemie, może inaczej, gdy upadła propaganda komunistyczna w latach 90., ta czarna legenda bezpośrednia, że podziemie to bandyci, złodzieje, mordercy i tak dalej, te środowiska postkomunistyczne jakby zmieniły trochę narrację. One zaczęły jak gdyby forsować taką tezę, że owszem, może to nie byli bandyci, może to nie byli do końca tam, mieli jakieś tam swoje racje, ale na dobrą sprawę to oni się tak za bardzo od Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie różnili, bo też bili, bo też tam przecież zabijali, więc skoro UB zabijało i oni zabijali, to czym się różnią? No niczym, prawda? I tak naprawdę pojawia się taka wizja, że tu byli UB, tutaj było podziemie, a społeczeństwo stało z boku i miało tego wszystkiego dość. I chciało się jednych i drugich najlepiej pozbyć. I tak naprawdę chodziło o to, że może nie lubiło społeczeństwo Urzędu Bezpieczeństwa, wiadomo, ale podziemia też nie lubiło i przychodzili do podziemia, to ci chłopi ich tam wyrzucali i tak dalej. To jest nieprawda. Właśnie to jest coś, co kolejny taka manipulacja historyczna. Wszelkie materiały źródłowe, z jakimi mieliśmy do czynienia, nawet raporty, szczególnie właśnie raporty administracji, raporty Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jasno wskazują jedną rzecz, że podziemie miało poparcie społeczne. To jest coś, co komunistów bardzo bolało, ale do 1947 roku tak naprawdę konspiracja miała to poparcie, miała poparcie większości społeczeństwa. Zarówno ta zbrojna, jak i ta winowska. Przecież w momencie wyborów, w momencie referendum społeczeństwo, winowcy pisali wprost. Społeczeństwo oczekuje od nas instrukcji, co mamy robić, na kogo mamy głosować, jak się mamy zachować. I podziemie za pomocą ulotek czy innych sposobów informowało społeczeństwo, jak mają głosować, jak mają się zachowywać. Prawda? I to społeczeństwo tak właśnie postępowało. Społeczeństwo było karne. I być może nie mogło oczywiście oficjalnie ujawnić, że popiera podziemie, bo za to były represje, ale raporty bezpieki nie zostawiają już żadnego złudzenia. Tam jest wprost napisane. Nie mamy żadnego poparcia na wsi. Podziemie ma poparcie na wsi. Całkowite. Wiadomo, no, jednostki były różne. Część ludzi przechodziła na stronę komunistów, wstępowało do PPR-u, ale nawet te struktury PPR-u, nawet struktury LWP czy KBW nie były do końca pewne dla nich. Także ten duch oporu społecznego był olbrzymi, a te oddziały były tak naprawdę wyrazem tego duchu oporu i tylko tyle. Panie doktorze, takie pytanie, które może nas trochę
oddala od samej tematyki partyzantki czy żołnierzy antykomunistycznych, ale to ciekawość mnie zżera, żeby też się pan podzielił z naszymi słuchaczami, odbiorcami, jak bohater przyjął upadek komunizmu, bo wszak go dożył. Tak jest. No, na pewno był człowiekiem szczęśliwym w tego dnia, ale zdradzę taką ciekawostkę, że pan Aleksander Rusin interesował się polityką do końca życia. To nie tak, że on już w pewnym wieku przestał się interesować sprawami bieżącymi. On się interesował szeroko rozumianą polityką cały czas. I dla niego upadek komunizmu tak naprawdę nie był upadkiem komunizmu, tylko po prostu jak gdyby dostrzegł. On już kilka razy w swoim życiu widział przemiany społeczne, prawda? 56 rok, kiedy stalinizm upadał, a przekształcił się tak naprawdę w to samo, i potem kolejne przemiany, kiedy już coś upadało i podobnie się nagle rodził komunizm z tego. I podejrzewam, że przez dłuższy czas on nie ufał w to, że to się zakończyło tak całkowicie. Kiedyś tak w tej rozmowie 2006 roku opowiedział mi taką anegdotę. To jest 2006 rok, podkreślam, że wie, gdzie znajduje się rakieta V2, która spadła, uderzyła w bagno i tam utonęła. I on zna jej lokalizację. I pół tej rakiety wskazał. I wyciągnęli tam tą połówkę tej rakiety, tył tej rakiety. Został wyciągnięty tam w latach, nawet nie pamiętam kiedy. Ale jeszcze jest druga połówka, gdzie on wie, gdzie ona znajduje się dokładnie. No i ja się go zapytałem, no to niech powie, gdzie ona jest, prawda? No przecież to jest fantastyczne, wyciągnąć jeszcze tą drugą połówkę. On powie, on tak się nachylił do mnie i powiedział, powiem dopiero wtedy, kiedy Polska będzie wolna. A to był 2006 rok. Także on do końca nie był przekonany co do, że tak powiem, pełnego odzyskania suwerenności. Nie rozmawiałem z nim więcej na ten temat, nie ciągnąłem tego wątku, dlaczego tak powiedział, ale tak powiedział i zrobił to celowo. Zmarł w 2008 roku, dwa lata po tej rozmowie, ale przekazał synowi oczywiście tę wiedzę, gdzie ta rakieta się znajduje i została ona wyciągnięta. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku już, ale to można znaleźć tam nawet w internecie. Faktycznie wiedział, gdzie ona jest. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę i prezentację książki pana doktora Mirosława Surdeja, Trzy konspiracje, historia Aleksandra Rusina, pseudonim Rusal, jednego z dowódców oddziału partyzanckiego w okolicach Mielca. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję również panu za rozmowę. Pan doktor Mirosław Surdej, autor tej książki, był dzisiaj z nami z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Rzeszowie. I do widzenia, mówi Rafał Dutkiewicz.